I przychodzę, Marzeno, do ciebie. Powiedzmy, że to ja jestem, moi drodzy państwo. I czekałam jestem na to pytanie. Klientem ciężkim, twardym, wybrednym, uwielbiam wyszukanym. Takich. Uwielbiam. Jak takiego klienta przekonać, wzorujemy się na mnie, moi drodzy państwo, żeby zmienić oprawki koloru czarnego, barwy czarnej, na przykład pod twój piękny niebieski. Bardzo jakie dobre masz pytanie. Patenty? Przede wszystkim empatia i uśmiech. Pokazuje pacjentowi, czyli na przykład tobie, że nasze wartości są zupełnie, ja zupełnie i na to patrzę. Nazywam przede wszystkim wyjątkowymi, bo nie trudno jest dobrać oprawy i soczewkę, kiedy ktoś ma wartość -1, -0,5. Fantastyczna przygoda, drodzy państwo, zaczyna się właśnie w tym momencie. I tutaj pokazuję różne propozycje, czyli mierzymy sobie oprawy. Dysponuję też paletami kolorystycznymi i tutaj możemy się zabawić i pokazać, w których kolorach będzie ci lepiej. Po drugie, przymierzamy przede wszystkim oprawy, które sprawią, że możemy zejść ze średnicy. Czyli wtedy, w momencie, jak już to będzie gotowy produkt, czyli już odbierasz okulary, jest ten efekt, kiedy wyglądasz w swoich okularach, a kiedy osiągniemy efekt, który ja ci zaproponowałam. No i to sprawia, i to, w jaki sposób ja rozmawiam z pacjentami, sprawia, że jest luźna atmosfera i możemy spokojnie przejść cały ten proces. Bo ja też rozumiem, że jeżeli ktoś jest trudnym pacjentem, ma ciężkie doświadczenia, bo każdy z nas ma, ale w momencie, kiedy jest to bardzo przyjemne i w przyjaznej atmosferze, bo z tego słynie nasz salon, czyli domowa atmosfera, ten proces końcowy jest zupełnie inny. Zapewniam cię, gwarantuję to, może to jest troszkę egoistyczne z mojej strony, ale myślę, że gdybyśmy to przeszli razem, zobaczyłbyś na własnej skórze, jak to wygląda. To jest taki smaczek. No to Ewo, wróćmy do pieca. Dalej jestem wybrednym klientem i przychodzę do ciebie. I to mnie też w ogóle ciekawiło, moi drodzy państwo, nie tylko pewnie mnie, ale i również was. Co gdy klient nie może znaleźć odpowiednich oprawek i okularów u siebie, u ciebie w salonach? I jak ten proces wygląda? Czy wy mu zamawiacie, czy wy mu skądś to ściągacie? Czy to są indywidualni klienci? Jak oni są właśnie w sposób taki od kulis traktowany? Jeśli się zdarzy sytuacja rzeczywiście, że nie jesteśmy w stanie dobrać żadnej oprawki, bo klientowi z różnych przyczyn nie odpowiadają, to my też tutaj z Marzeną jeździmy na różnego rodzaju targi optyczne, tak, gdzie wystawiają się najlepsi producenci, tak, jeśli chodzi o oprawki, i zamawiamy już pod klienta dane oprawki, mając po prostu to, w jakich kolorach ma być dobrze, jakie mamy wartości, jakie rozmiary danej oprawki, także zamawiamy już indywidualnie. Natomiast jeszcze takiej sytuacji nie było.